Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No przypuszczalnie słyszeliście, że zima nadchodzi. No może nawet zauważyliście, że zima nadchodzi, bo jest zimniej, tak? Już śnieg w niektórych rejonach pada i tak dalej, i tak dalej. Kurtki trzeba zakładać. No i nadchodzą wszystkich świętych, no smutne, smutne dni. No ale dni pamięci, tak? Trzeba pamiętać o rodzinie, o znajomych, o wszystkich, którzy odeszli. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Zima nadchodzi, a Biden mówi, że nadchodzi ciężka zima, że nadchodzi czarna zima, że nadchodzi ciemna zima. Biden ogólnie, kandydat na prezydenta amerykańskiego, to jego platforma polityczna to jest tylko to, żeby katować Trumpa za to, że Trump rozpierniczył całą sytuację COVID-u, tej paniki, no i że Biden by zrobił to wszystko innego. Ten komunista nie ma żadnego planu ekonomicznego, nie ma planu politycznego, no co najmniej nie ma planu politycznego na załagodzenie tych sporów. On wybrał grupę komunistów i idzie po linii politycznej komunistycznej. No ale COVID, tak? COVID jest ciężki, będzie ciężko. Wzrastają te wypadki. No ale co to znaczy? No to za bardzo dużo nie znaczy. Donald Trump, tak jak każdy normalny, no mówi, żeby żyć z COVID-em, nie żyć dla COVID-u. Większość ludzi, szczególnie ci, którzy mają forsę, no to żyją dla COVID-u. Zamykają się, mówią, żeby wszyscy się zamykali. No ale to bardzo często są nauczyciele, którzy mają płacone, politycy, którzy mają płacone, urzędnicy, którzy mają płacone, a ludzie, którzy normalnie pracują w Ameryce, badania były robione, 12 milionów bezrobotnych i niezapłacone czynsze, no to jest kilkadziesiąt miliardów dolarów, to jest kilkadziesiąt miliardów dolarów. I na te 12 milionów niepracujących, no to średnio mają do zapłacenia około 5-6 tysięcy dolarów, są do tyłu. No bo powiedzmy, jak tam 1000-1500 kosztuje czynsz, no i parę miesięcy nie płacili, nie zarabiali, no bo nie pracują. Washington dał 1,5 tryliona, później następny trylion dolarów, no i to wszystko się rozmyło. Część trafiła oczywiście do bezrobotnych, no ale ludzie, którzy nie pracują, cała ekonomia po prostu się rozwala. Restauracje się zamykają, małe biznesy, hotele, podróż, samoloty. Boeing zwalnia dziesiątki tysięcy ludzi. No po prostu jest jakaś paranoja i jest nadzieja, że w środę po prostu, po tym jak Trump wygra, cały kraj zostanie otwarty. Jakie są dane statystyczne? No wszyscy liczą na te testowanie, testowanie, wszystko wyjaśni. Nic nie wyjaśni. W Ameryce zrobiono 140 milionów testów, z czego 8 milionów pokazało, że ludzie mają w sobie te antyciała korony, czyli że przeszli jakoś tam, tak? No z tych 8 milionów część trafiła do szpitala, no ale jeżeli 1 na 21 na 18 badanych ma, no to można mniej więcej obliczyć też wśród tych innych. I te gigantyczne, kolosalne, kosztowne testowanie w połączeniu do tego zamknięcia całego kraju, no to jest jeden wielki kretynizm. To jest po prostu król jest nagi, no i wszyscy się boją to powiedzieć. I teraz urzędnicy, politycy przymierzają się do zamykania. No praktycznie zamknęli Halloween. No Halloween za parę dni w sobotę, no to jest święto takie. No dzieciaki chodzą po domach i takie przyszły dziadki na ostatki, jak to się w Polsce nazywało, no przebierali się, dzieciaki się przebierały i chodziły po domach, to miało jakąś taką nazwę, no to tu jest tego rodzaju forma, też się tam przebierają.
grają, tylko bardziej na horror, na strach, no na wesoło, ale w ten sposób. No i ludzie dają te cukierki, będzie to zabronione. Już zaczynają mówić o tym, że Boże Narodzenie będzie załatwione. Część wspomina już o Wielkanocy. Likwidują maratony te wiosenno-letnie. Nikt nie zwraca uwagi, co się dzieje z tą Ameryką. No te badania, 140 milionów zbadanych, 8 milionów ma. Te badania przychodzą dosyć późno, także to trudno wyłapać, czy tam znaleźć tych, którzy niby mają, sami nie wiedzą, a trochę zarażają. Nie pokazuje, nie daje jakiegoś takiego okienka możliwości, co z tym wszystkim zrobić. Wiadomo, ile powiedzmy w Ameryce choruje na grypę. No, na grypę i to wszystko jest zrobione tylko milionem testów. Milionem testów jest zrobione, z czego około 100 tysięcy to są takie wyspecjalizowane laboratoria. A 900 tysięcy to bardziej takie amatorskie testy są. No i oni oceniają, że to jest powiedzmy chorych jest na grypę 24 miliony, z czego w Ameryce umiera około 40 tysięcy ludzi rocznie na samą grypę. Podobną formułę w zasadzie trzeba by było jakoś wyliczyć czy zmodelować na tą koronę. Na końcu lipca w Ameryce było ustalone, że jest około 4-5 milionów przypadków. Uniwersytet Stanford też robił różne badania, gdzie brali krew ludziom od dializy. No i wyliczyli, że około 10% populacji ma koronę. No, że mieli te antyciała. Także ogólnie to jest jak splunięcie, tak? To ogólnie wygląda na to, że no ci, co umierają, to umierają, no ale większość przychodzi jak grypę. No, trzeba pamiętać, że w Ameryce samej w sobie na 300 milionów, ponad 300 milionów umiera ponad 3 miliony ludzi, czyli to jest 10 tysięcy dziennie. To jest 10 tysięcy dziennie i problem jest taki, że teraz te dodatkowe śmierci, no bo jak to policzyć, no normalnie ludzie umierają statystycznie, ale teraz nie chodzą do szpitala, umierają bardziej na zawał, cukrzyca jest niekontrolowana, rak jest niekontrolowany, choroby psychiczne się rozwijają, ekonomicznie to tak jak już wspominałem, to jest po prostu nieprawdopodobne. Normalni lekarze podpisali taką deklarację Barringtona, no i właśnie oni powiedzieli, że to dziesiątki tysięcy lekarzy to podpisało, żeby się skoncentrować tylko na zapobieganiu i pilnowaniu starszych, no bo te zamknięcia niszczą społeczeństwo, niszczą ekonomię, niszczą ludzi, no to jest nieprawdopodobne, cały naród, no i tak jak wspominałem, Stanford sprawdzał te dializy, no ale to dializy z reguły mają ludzie w wieku ponad 65 lat. No i jest to około 8% pokazują. No wiadomo, że jeszcze starsi, no to mniej się spotykają, no ze względu na stan zdrowia, no ale na możliwości, no i unikają tej korony. Także demograficznie ta odporność grupowa, czy odporność stadna, no to już jakaś jest, działa. Prasa komunistyczna, prasa straszy, no i nie zwraca uwagi. Ciągle atakowali tą Szwecję za to, że tam się przyszykowali do tej odporności stadnej. No ale to nie ma jak to zlikwidować. W
w Tajwanie zaczęli szczepić ludzi, no to tam umarło na parę tysięcy pierwszych szczepionek, to umarło chyba 40 czy 50 osób, to w Singapurze po prostu zrezygnowali ze szczepienia. No i to ogólnie każdy normalny sobie zdaje sprawę, że jeżeli by chcieli zaszczepić 300 milionów Amerykanów, no to jeden na milion przypadków śmiertelnych to już jest 300 osób. Jeden na 100 tysięcy, no to by było 3 tysiące, tak? Jeden na 10 tysięcy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No, każde lekarstwo ma te efekty uboczne. No i takie szczepienie wszystkich wszędzie, no to przypuszczalnie może spowodować więcej szkody niż pożytku. Całe te szczepionki, no to są częściowo efektywne, no i wchodzą powoli, tak, wchodzą powoli. Wydawałoby się, że jeżeli one by miały mieć zastosowanie, no to chyba, tak jak mówią, młodzi dzieci nie mają, są bardziej odporne, dlatego że one ciągle chodzą zasmarkane, mają ciągle te grypy, mają te przeziębienia, 6, 7, 8 razy w roku są zasmarkane i mają grypy, dlatego dla nich ten korona to jest po prostu następne jakieś takie zasmarkanie czy przeziębienie, a starsi mają tylko raz czy dwa jakieś tam przeziębienia, dlatego często bardziej chorują. Najgorsze w tym wszystkim jednak jest to, że ludzie nie chodzą do szpitali, boją się chodzić do szpitali. W sumie całe te stłamszanie tej krzywej, ściskanie tej krzywej miało ograniczyć przeładowania szpitali, no, a w szpitalach nie ma tak dużo ludzi. W Ameryce, powiedzmy tam w Dakocie, w Karolinie czy tych środkowych, no w większości Stanów, no to ludzie z koroną to jest tylko 13% pacjentów. Te wydziały intensywnej opieki, no to też mają bardzo mało. Śmierć jako taka też się zniżyła, no bo już podają te antywirusowe remdesiviry i jakieś inne koktajle. Podnieceni byli tymi wentylatorami, które pompują w płuca, no bo jak ktoś ma tą koronę, no to płuca same nie podnosiły się, no to ciśnieniowo tam ciśnieniem to pompowali, no to też nie było najlepsze, to teraz się przerzucili w sumie na takie niskociśnieniowe przepuszczanie ze wzbogaconym tlenem. Dają najróżniejsze żubrówki na rozwodnienie krwi, no bo żubrówka, właśnie ta trawa żubrówka, no to ma taki składnik chemiczny, który rozwadnia, rozcieńcza krew. Także jeżeli chcecie się leczyć, no to żubrówka chyba będzie pomagała, no ale też bez przesady. Tragedia jest, że politycy doprowadzili do tego, że w Ameryce powiedzmy sprawdzanie tych chorych, no to tracking, tak zwany tracking, no to w Singapurze czy w Tajwanie, to każdy chory był w stanie wskazać czy powiedzieć, z kim się kontaktował, no i tam skontaktowali się średnio z 17 osobami, no i te osoby miały te kwarantanny. W Ameryce każdy chory to mniej więcej powiedział o jednej osobie i jedną osobę robili kwarantannę. Także to wszystko jest postawione na głowie. W Europie wzrasta ilość tych przypadków, no ale to trzeba jednak żyć chyba z tym. Trzeba jednak chyba żyć. No na pewno starsi. Jest taka statystyka, że ktoś w wieku 85 lat, jeżeli złapie koronę, no to szanse na to, że nie przeżyje, są 630 razy
razy większe niż od kogoś, kto ma 18 do 30 lat. Tak, także że te statystyki są makabryczne. No ale to co innego jest odłączyć i pilnować tych nadzwyczaj czułych, a co innego normalnie całe 90% społeczeństwa, które pracowało, powinno pracować. Także jeżeli macie głosować we wtorek, nie głosujcie na Bidena. Biden jest po prostu laleczką komunistów. On już nie wie, co mówi. On bredzi coraz gorzej. Do tego dodając jeszcze te afery, te przekupstwo, co jego syn uskuteczniał, no to też jest kompletna makabra. Głosujcie konserwatywnie. Głosujcie na Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Chuck Schumer, on na temat skrobanek, można powiedzieć, tak, w Polsce przeprowadzili tą ustawę, czy mają przeprowadzić ustawę, no kontrowersyjna jest, no tyle tylko, że gdzie jest początek i koniec, tak, no w Ameryce komuniści zaczęli proponować już skrobanki do 9 miesiąca ciąży, a nawet godzinę po urodzeniu, także to jest ta ekstrema, no w niektórych stanach zrobili takie prawa, że skrobanka nie może być po szóstym tygodniu ciąży, dlatego że już w szóstym tygodniu ciąży słychać bicie serca. No i to jest taki punkt, gdzie już jest nielegalne, tak? Także jest pomiędzy pierwszym dniem, 6 tygodniami, 6 tygodni, powiedzmy 2 miesiące, no i 2 miesiące do urodzenia, czy 3 miesiące. Ale Chuck Schumer powiedział, że jak ta katoliczka została wybrana do Sądu Najwyższego, no to teraz ten brak skrobanek w Ameryce, to będą pamiętać następne pokolenia, które nawet się jeszcze nie urodziły. No i to jest ta ironia losu, że Chuck Schumer, który nie mieszka w Izraelu, mówi takie brednie o przyszłych pokoleniach, które się jeszcze nie urodziły. No ale on nie zdaje sobie sprawy, że ta ironia losu to mówi, że są te pokolenia, które będą wyskrobane i które nie będą widziały tego wstydu, co katoliczka zrobi czy nie zrobi. No przypuszczalnie nie zrobi nic, prawo do skrobanek będzie. Normalni w Ameryce walczą przeciwko tym skrobankom powyżej pewnego progu, tak? No każdy powinien sobie zdawać sprawę, że kobieta jest odpowiedzialna za to. No jeżeli ma zrobić jakiś tam zabieg, no to nie powinna go robić w 9., 8., 7. miesiącu, 6., 5., 4., 3. nawet, czy 2., tak? No kobieta ma okres co miesiąc, no i jeżeli okresu nie ma, no to być zdziwiona, że okres się nie pojawił 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 razy, no to naprawdę trzeba być no nieodpowiedzialną kobietą. Zdrowia. Subskrybujesz, dziękuję bardzo. Polecasz, dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz, dziękuję. Serdecznie zapraszam. Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzin o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku. Pamiętaj, nie głosuj na socjalistów. We wtorek głosuj na wszystkich republikanów, głosuj na Trumpa, głosuj na normalną Amerykę. Zdrowia!